Ten film jest uzupełnieniem podcastu o kawie. Znajdziesz go pod adresem narwer.com/026. Aby zaparzyć kawę w Areopressie, będziesz potrzebował między 18 a 20 gram świeżo, średnio zmielonej kawy oraz 250 ml wody w temperaturze między 80 a 85 stopni. Po pierwsze, wsyp kawę oraz przelej filtr papierowy wodą. Zaparzaj kawę przez około 1,5 minuty. Nałóż zakrętkę z filtrem, nałóż Areopress na filiżankę lub dzbanek, a następnie jednostajnym ruchem przeciśnij kawę przez filtr. Ze względu na krótszy czas zaparzania względem innych metod, kawa z Areopressu będzie miała mniej goryczy. Więc jeżeli nie lubisz gorzkiej kawy, to serdecznie polecam Ci tę metodę. Aby zaparzyć kawę we French Pressie, będziesz potrzebował między 6 a 8 gramów świeżo, średnio zmielonej kawy na każde 100 ml wody. Przesyp kawę do French Pressa, zalej ją odrobiną wody, aby się odgazowała i uwolniła swój smak. Ten proces nie powinien trwać więcej niż 30 sekund. Następnie zalej kawę odpowiednią ilością wrzącej wody, zalewaj ją powoli ruchem kolistym, tak aby się wymieszała. Zaparzaj ją maksymalnie przez 4 do 5 minut, na pewno nie więcej. Powolnym i jednostajnym ruchem oddziel kawę od naparu i przelej ją do filiżanek. Aby zaparzyć kawę w chemeksie lub dripie, będziesz potrzebował 6 gramów świeżo, średnio zmielonej kawy na każde 100 ml wody. Najpierw przelej papierowy filtr wodą, tak aby nie wpłynął na smak naparu. Następnie przesyp kawę do filtra, zalej ją odrobiną wody w temperaturze między 80 a 90 stopni, tak aby się odgazowała i uwolniła swój smak. Ten proces nie powinien trwać więcej niż 30 sekund. Teraz zalej kawę powoli pozostałą ilością wody, rób to ruchem ślimakowym, tak aby się wymieszała. Zaparzaj maksymalnie 4 do 5 minut, po czym wyciągnij filtr z kawą i przelej ją do filiżanek. Aby zaparzyć kawę w kawiarce, będziesz potrzebował wrzątku. Zalej dolną część wrzątkiem aż po korek. Następnie umieść w środku filtr i wypełnij go po brzegi kawą. Pamiętaj, aby ją wyrównać, bo to będzie miało wpływ na naszą ekstrakcję. Gdy już to zrobisz, skręć kawiarkę, postaw ją na gazie i odkręć ten gaz absolutnie na maksa. Im krótszy proces zaparzania, tym mniej goryczy. Właśnie dlatego też zagotowaliśmy wcześniej wodę. Gdy usłyszysz taki dźwięk, od razu wyłącz kawiarkę i szybko nalej wody do kubka. To by było na tyle. Mam nadzieję, że od teraz będziesz mógł zaparzyć u siebie smaczną kawę w domowych warunkach. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kawie, serdecznie zapraszam Cię pod adres narower.com/026.